wszystkim, witajcie w nowym filmie. Dziś, jak już zdążyliście zauważyć, zapraszam Was na recenzję wszystkich pomadek od Eveline. Są to pomadki Oh My Kiss. Mam wszystkie 14 dostępnych kolorów. Jeżeli jesteście ciekawi, skąd je mam, to po prostu dostałam je od marki Eveline na testy. Bardzo się cieszę, ponieważ miałam okazję spróbować na moich ustach wszystkich 14 kolorów i muszę powiedzieć, że mam już swoich ulubieńców. Największym zaskoczeniem w ogóle tej kolekcji jest dla mnie kolor numer 13. Jest to taka naprawdę mocna czerwień. Ja nigdy w czerwonym nie czułam się dobrze. Uważam, że do czerwonego koloru naprawdę trzeba mieć jasne zęby, bielutkie ząbki. Jak wiecie, ja niedawno wybielałam moje zęby. One co prawda nie są białe jak kartka, ale są dużo bielsze niż kiedyś. I teraz w tym czerwonym czuję się rewelacyjnie. Naprawdę moje zęby bardzo dobrze w tym kolorze wyglądają, bardzo dobrze się czuję. Tak naprawdę kobieco, elegancko. Jeżeli kochacie czerwienie, to zdecydowanie Wam polecam. Taka ogólna wiedza na temat tych pomadek. Każdy z tych kolorów ma dosyć ciekawą nazwę. Na przykład dwójeczka, What's Up Vicky, trzynastka, Love Betty. I tutaj zazwyczaj jest to inspirowane jakimiś imionami. I każda z tych pomadek ma na opakowaniu napisane Color and Care. Jeżeli chodzi o to, ile tej pomadki tutaj w środku jest, to możecie zobaczyć, że jest jej całkiem sporo. Ja początkowo, patrząc po opakowaniu tak z zewnątrz, myślałam, że to są takie małe błyszczyki, ponieważ odnosi się takie wrażenie, jakby tutaj pod tą złotą rączką krył się po prostu pędzelek, tak jak do zwykłego błyszczyku, a tutaj takie zaskoczenie, że to jednak jest pomadka. Opakowanie jest bardzo eleganckie. Jedyny minus, jeżeli chodzi o opakowanie, numeracja jest tylko i wyłącznie tutaj na tych nalepkach, natomiast kiedy zdzieramy folię, dzięki której ta pomadka jest zabezpieczona, to zdzieramy również tą naklejkę tutaj z oznaczeniem i z nazwą tego, jaka to jest pomadka, i równocześnie zatracamy też informacje na temat daty produkcji oraz tego, jak długo od otwarcia można używać tej pomadki. Tu jest trochę taki minus, dlatego ja za każdym razem, jak ściągałam to opakowanie, to odrywałam od tej folii tą naklejkę i przyklejałam sobie tutaj na nakrętkę. Oczywiście może nie dla każdego jest to ważne, ale dla mnie było to dosyć ważne, ponieważ jeżeli mam aż tyle kolorów, to chciałam się w tym troszeczkę lepiej odnajdywać. Jeżeli chodzi o moje ulubione kolory, to naprawdę jest ich sporo, więc zdecydowanym ulubieńcem jest ta trzynastka, te czerwone usta. Zadziwiająco ładny jest też numerek 6. Ja aktualnie teraz mam na ustach numerek 6. Jest to kolor dosyć odważny, ale bardzo mi się podoba. Kolejnym takim odważnym kolorem tutaj w tej kolekcji jest numerek 3, Let's Go Joan. I tutaj ten kolor też jest taki mocny i uważam, że bardzo ładnie wygląda na ustach. Jeżeli mówimy o aplikacji tej pomadki, to moim zdaniem przy pierwszym przyłożeniu od razu ta pomadka zaczyna płynąć po ustach. Z jednej strony jest to dobre, ponieważ bardzo fajnie się rozprowadza ten kolor, można nałożyć kilka warstw i nie wygląda to źle, ale przez to, że ona dosyć, moim zdaniem, płynie po ustach, to można łatwo wyjechać i wtedy trzeba wszystko poprawiać, więc trzeba robić to ostrożnie, precyzyjnie, żeby nie wyjechać poza kontur. Dwa kolory, które totalnie nie przypadły mi do gustu, jest to numerek 10 i numerek 8, Thank You Carrie. Oczywiście no, te nazwy nie informują nas, jaki to jest dokładnie kolor, ale to są takie nudziaki, w których ja osobiście wyglądam nie najlepiej, z racji na to, że mam jasną karnację. I numerek 10, Hello Patty. I tutaj to jest również dosyć podobny kolor. Przyłożę je jeden obok drugiego, więc one do mojego typu urody totalnie nie pasują. Natomiast, no właśnie, i teraz nie wiem, czy tutaj kolorów nie pozamieniałam, bo ściągłam nakrętkę, ściągłam dwie nakrętki, a tutaj nigdzie nie mam napisane, jaki to jest kolor, więc łatwo można się pomylić i nie wiem, czy już tutaj nie nastąpiła pewna zamiana.
Więc jeżeli chodzi o nakrętki, można się nieźle pomylić. Jeżeli ktoś kupuje jedną pomadkę, to nie ma problemu. Natomiast jeżeli ktoś kupuje więcej i bardzo podobnych, to już tutaj może być problem z rozróżnieniem kolorów. Ogółem te pomadki kosztują jakieś 14,99 zł, ale aktualnie z tego co widziałam, w Rossmanie jest promocja na stronie Rossmana, oglądałam, i jest to niecałe 10 zł, więc naprawdę cena uważam, że bardzo dobra jak na tą ilość pomadki, ponieważ tego produktu tutaj jest naprawdę dużo i może starczyć moim zdaniem, no jeżeli chodzi o takie codzienne malowanie, to myślę, że na 2-3 miesiące, nie wiem, nie maluję się codziennie takimi kolorami, więc nie wiem jak one szybko schodzą, ale wydaje mi się, że na 2 miesiące spokojnie takie opakowanie wystarczy. Jeżeli macie podobny typ urody tak jak ja, jest to jasna karnacja, to spokojnie z tych swatchy, które zrobiłam, możecie sobie coś wybrać, natomiast jeżeli macie ciemniejszą karnację, to uważam, że na przykład te kolory, które mi już totalnie nie pasowały, wam mogą bardzo fajnie przypasować. No i w ogóle ta, no akurat teraz nie mam tej czerwieni na ustach, ale ta czerwień 13 jest perfekcyjna. Podobają mi się też takie róże. Mamy tutaj na przykład czwóreczkę. Jest to taki delikatny kolor, który zazwyczaj używam na co dzień. Moi drodzy, jeżeli film wam się podobał, to zachęcam was do lajkowania. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować mój kanał. No a my widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia, cześć!